Jeden z Was przesłał mi link do nagrania na YouTubie. Nagranie nie ma zbyt dużo wyświetleń, zaledwie 1800. Jest zarchiwizowane na kanale Chris Biegunka Team. Jest to iskierka nadziei na to, że jesteśmy w stanie nawet niewielkimi siłami coś zmienić. Skoro mamy do dyspozycji takie siły, jakie mamy, to wykorzystajmy je sensownie, a nie tak jak nasi wodziciele polityczni chcą, żebyśmy marnowali energię. Tu jest przykład, jak nawet małą ilością ludzi można skutecznie wpłynąć na parlamentarzystów, robiąc im jakby takie konsultacje społeczne, czyli protestując pod ich domami. Tu jest na przykładzie posła PiS, pana Janusza Kozika. Pan Janusz Kozik w Sejmie w dość anonimowy dla nas sposób głosuje niekorzystne dla nas Polaków ustawy, a anonimowo też siedzi sobie gdzieś tam w jakimś Lubiążu, spokojnie z sąsiadami utrzymuje dobrosąsiedzkie stosunki, bo ci posłowie to wiedzą, że z sąsiadami trzeba żyć zgodnie, tylko nas szczują na wszystkich niemal naszych sąsiadów. My jesteśmy od dziesiątek lat, od wieków pokłóceni ze wszystkimi. Jest to źródłem naszych problemów narodowych, ale nie rozumiemy tego. Ci, którzy nas podburzają, wiedzą, że dziki jest w każdym z nas, że demon jest w każdym z nas. Wystarczy go obudzić i na podstawie jakichś głupotek rozdrapywać stare rany, co doprowadzi do nowych obrażeń. Oni to wiedzą, podpuszczają nas. A potem, gdy przychodzi jakaś okupacja, to właśnie ci, którzy nas podpuszczali, współpracują z naszym okupantem. Tak to działa. Idą po prostu grupą do okupanta i mówią: my jesteśmy tutaj największe szuje na rynku, będziecie nas potrzebować, żeby utrzymać motłoch w ryzach. I tak było zawsze. Także nie bierzmy się na ten ich patriotyzm, na te flagi tam w klapach powpinane. To wszystko są bzdury. Pierwsi polecą służyć w razie, gdyby nas tutaj rozebrano. Nawet po cichu, w niewidzialny sposób to się robi na zasadzie neokolonii, którą de facto już jesteśmy. No więc mamy bardzo piękną, odważną kobietę. Choć nie widzę twarzy, jestem przekonany, że to piękna kobieta, która pod domem pana Kozika, kiedyś mówiłem, że robi mu trochę obciachu, robiłabym mu trochę obciachu, ale nie, ona po prostu urządza konsultacje społeczne. I proszę, jak to wygląda. Od mojego domu, bo to nie jest pana Kozika, to nie przy momencie... A kogo to jest to? Dobrze, a gdzie jest pan Krzysztof Kozik? No, to proszę panią, pani teraz chyba nie kłamie. Przed chwilą was sąsiad powiedział, że tutaj mieszkacie. Proszę panią, ja pani coś powiem. Pani mąż podpisuje się pod bardzo nielegalnymi, bardzo antypolskimi rzeczami. I niech sąsiedzi tu wiedzą, co się dzieje. My się z tym nie zgadzamy. Brak możliwości przyjęcia mandatu oznacza nękanie obywatela karami pieniężnymi. Hańba, oczywiście. Najlepiej powiedzieć, że to nie jest dom pana Krzysztofa Kozika. A kogo? To gdzie jest pan Kozik? Dzisiaj miał wydać wywiad do Gazety Trzebińskiej. Co zrobił? Stchórzył. Nie no, pan Kozik nie mógłby stchórzyć. Na pewno gdzieś siedzi nóż ostrzy. Ale posłuchajmy dalej. To dwuminutowy przekaz, wytrzymamy. To naprawdę jedna z mądrzejszych akcji protestacyjnych w tym kraju. Proszę dzwonić po policję, jeżeli pani chce. Bo jest wszystkie sanitarne reżimy mamy zachowane, jesteśmy na polu. Brawo. Raptem 5 osób, trójka dziennikarzy, jakże niewiele trzeba. Brawo, dobrze pani mówi. Oni myślą, że my będziemy po cichu patrzeć. Słuchajcie, teraz mówię do ludzi, którzy oglądają nas na transmisji.
Moim zdaniem to właśnie trzeba zrobić. Pokazać posłom, że nie są tylko w Warszawie, a również w Libiążu. Jeżeli panu Krzysztofowi nie podoba się to, że przyszliśmy pod dom, to proszę się umówić ze mną na spotkanie i wyjaśnić mi, dlaczego tak robi, dlaczego ma takie działania antypolskie. Dzisiaj zostały udostępnione zdjęcia z nazwiskami posłów, którzy się pod tym podpisali. Brawa dla szanownej pani, brawa. Tak trzeba załatwiać sprawy. Ta maszynka do głosowania Morawieckiego, czyli posłowie PiS, musi wiedzieć, że społeczeństwo jest niezadowolone z tego, co oni tam bezwiednie głosują, przebywając w strefie komfortu. I jeszcze wyjaśnijmy, rzeczywiście może pan Wąsik nie posiada tej nieruchomości, tego domu. Może rzeczywiście, tak jak ta pani, domyślamy się, że żona pana Kozika, przepraszam, Kozika, mówi, że to jest mieszkanie jej rodziców. Sprawdziliśmy oświadczenie majątkowe pana Kozika i pan Kozik posiada mieszkanie o wartości 140 tysięcy i samochód o wartości 130 tysięcy. To bardzo ciekawe proporcje. Tak u niektórych mniejszości etnicznych, na przykład u Romów jest tak, że no, samochód musi być, tak? Wóz, koń musi być dobry. Także to rozumiemy pana Kozika z Prawa i Sprawiedliwości. Strasznie zadłużony, kredytów ma na 60 tysięcy w jednym banku, 124 tysiące na 17 tysięcy jeszcze w innym. Także takie dziwne proporcje. Przyznacie państwo, że to nie są normalne proporcje przeciętnego Polaka? Jak jakiś kredyt wziął taki pracowniczy gdzieś z jakiejś spółki energetycznej, w której jak domniemamy okazał się bardzo potrzebnym fachowcem Tauron, wydobycie ZG Janina. Tam niby pracował, pracował, był niezbędny, uważam, bez niego to by ten zakład się zawalił nawet. Pan Kozik to taki pysiu, mysiu o charakterystycznym pisowskim wyglądzie. Jeżeli nie będziemy przeprowadzać tego typu akcji, a będziemy dawać się wodzicielom wodzić na jakieś akcje w miejscach, które blokują ruch, wkurzają tylko ludzi, no to politycy będą rozchachani, będą dalej mogli nakładać na nas coraz większe obciążenia. Także gratulujemy tej pani. No i teraz chciałem państwu wyjaśnić sztuczkę a propos właśnie tej demonstracji. Sami widzicie, niewiele potrzeba. Megafon za 50 zł z Allegro. Chodzi o te mandaty, że robią z policjanta ostateczną instancję. I tutaj, żeby nie było, że to Morawiecki, Ziobro zgłasza się do tablicy, do odpowiedzialności, że to ja, w razie czego. No, pan każe, Morawiecki to ten pan, a sługa musi, czyli pan Ziobro, żeby nie było, że to Morawiecki, no to znowu Ziobrę wystawili, no znowu. A potem znowu go będą rehabilitować, że niby się nie zgadza z PiS-em. Tak, tam, wiecie. Resort Ziobry szuka podkładki pod nowe prawo mandatowe, pilne pisma do prezesów sądów. No błagam, Morawiecki o tym decyduje. Przecież te pieniądze z tych mandatów już jest wiadomo, po co są. Po to, żeby zapchać dziurę budżetową Morawieckiego, czyli one będą trafiały do kolegi z banku BZWBK, w zasadzie Santander, do kolegi pana Morawieckiego, pana Kościńskiego. Co ma Ziobro z tego? Ziobro ma tylko shame, wstyd. A to pan Kościński dostanie te pieniądze do dyspozycji i pan Kościński podzieli je tak, jak pan Morawiecki każe. Morawiecki zarządza krajem. Gdzie w tym wszystkim ta cała opozycja i antysystem widzi Kaczyńskiego? Przecież ten dziadziuś nawet nie wie, co się dzieje w kraju. On tego nie ogarnia. Lobbyści to ogarniają. Zaraz o tym powiem w następnych informacjach.